Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, a witam tym razem z pięknych Bieszczad. Ostatnio z Kodą RS byliśmy nad morzem, tym razem pojechaliśmy w drugą stronę, a towarzyszem naszej podróży był nowy Hyundai i30. Ten samochód co prawda gościł już na moim kanale, ale w troszkę innej wersji, dlatego nie będę mówił jeszcze raz o tym wszystkim, o czym już mówiłem, a skupimy się na modelu, który otrzymałem do testów tym razem. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Na początek chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby, które zainteresowane są zakupem na przykład takiego i30, tyle że używanego, mogą w bardzo prosty, szybki i przyjemny sposób sprawdzić ten model bez wychodzenia z domu. Wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, dzięki któremu dowiecie się, czy samochód nie był bity, czy nie jest kradziony, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie szybko, łatwo i przyjemnie, dlatego bądźcie zawsze czujni, nie dajcie się oszukać i sprawdźcie stronę carvertical.com. A my przechodzimy już do i30. I dwie najważniejsze rzeczy, które są inne w tym modelu od tego, który miałem już u siebie wcześniej. Otóż pierwsza rzecz to oczywiście nadwozie. Mamy tym razem nie kombi, a wersję fastback. I druga rzecz, która na jazdę wpływa w dużo większym stopniu, to skrzynia manualna. Ci, którzy oglądają moje testy, wiedzą, że ja jestem wielkim fanem skrzyń automatycznych, szczególnie tak dobrych jak w i30 kombi, który testowaliśmy wcześniej, czyli dwusprzęgłowej skrzyni, ale tak jak już powiedziałem, zawitaliśmy tym razem w Bieszczady, czyli mega kręte drogi, coś co jest dla kierowcy fantastyczne i powiem szczerze, że ten samochód oczywiście nie jest w żaden sposób samochodem sportowym, chociaż oznaczony jest znaczkiem N-Line, który w dużej mierze stanowi oczywiście wizualny odpowiednik wersji N. Ale mając pod maską silnik, który też już wcześniej testowaliśmy, czyli 1.5 o mocy 160 koni oraz mega dobrą skrzynię manualną, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze ta skrzynia działa. Nie haczy, biegi wchodzą precyzyjnie, bardzo przyjemnie i na takie drogi zabawa tą skrzynią zespoloną w zasadzie z całym zespołem napędowym i z tym, jak ten samochód jest zawieszony, jak on skręca, to jest jedna wielka radocha. Ja powiem szczerze, że pojeździliśmy dość sporo po okolicy, też dojeżdżając tutaj na miejsce. Pokonaliśmy jakieś 1,247 mld zakrętów i ten samochód spisał się naprawdę wyśmienicie. To, co bardzo na plus w tym modelu, on bardzo udanie łączy takie walory ala sportowe, czyli naprawdę fajne, przyjemne, precyzyjne wchodzenie w zakręty z poczuciem komfortu, bo oczywiście mamy tutaj też sporo dróg, które są bardzo nierówne. I w zasadzie jadąc w cztery osoby, nikt nie narzekał na to, że plomby wypadają z zębów, bo naprawdę jest to bardzo udany kompromis i za to trzeba ten model pochwalić. Muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli wybierzecie sobie wersję z takimi fotelami, jak mamy tutaj, to jeśli nie jesteście bardzo szczupli, to na dłuższej trasie ten fotel może się troszeczkę dać we znaki. Także bardzo polecam to, aby taki samochód przed zakupem, jeśli sobie go po prostu upatrzyliście, ale sprawdźcie to i nie mam na myśli 20-minutowej jazdy ze sprzedawcą, tylko weźcie taki samochód na testy, bo te fotele są naprawdę dość mocno różniące się od standardowych foteli, do jakich możecie być przyzwyczajeni i oby się to po prostu nie okazało potem jakimś problemem, bo na przykład po 500 km no, będzie problem. Także sprawdźcie na pewno fotele, jeśli rozmiarem będą Wam pasowały, to one są naprawdę bardzo dobre. Zapewniają super trzymanie, komfort, tak naprawdę same plusy. Muszę się też chwilę skupić na wyglądzie, bo ostatnio miałem kombi, to jest fastback i uważam, że to jest jeden z najładniejszych kompaktów. Naprawdę wszystkie osoby, które oglądały ze mną ten samochód, mówiły, że on jest piękny, to nawet takie słowa padały. I ja też powiem szczerze, że te detale, na przykład ten napis z tyłu na klapie, no coś fantastycznego, bardzo podoba mi się wizualnie, z zewnątrz jest naprawdę petarda. Jedyna rzecz, która wpływa troszeczkę na praktyczność, to tylna szyba. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób ona jest pochylona. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieli, ale patrząc w tylne lusterko, widzicie w zasadzie tylko samochód, który jest bardzo blisko za Wami. Tego już za nim do końca nie widać, także ogranicza to w pewien sposób widoczność, ale to nie jest coś, co by jakoś mocno przeszkadzało, to jest też kwestia przyzwyczajenia się. Po prostu tutaj widać troszeczkę mniej niż na przykład w samochodach, do których możecie być przyzwyczajeni, ale to jest moment, a wizualnie naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Tak jak mówiłem, całej reszty nie będę opisywał, bo nie ma to sensu, żebym każdą kolejną rzecz leciał jeszcze raz. Mogę jedynie potwierdzić, że po kolejnej długiej trasie mój odbiór tego modelu zupełnie się nie zmienił, a wręcz utwierdziłem się, że to jest naprawdę bardzo udany i bardzo dopracowany samochód.
To, o czym jeszcze oczywiście trzeba powiedzieć, to spalanie. Jechaliśmy w 4 osoby zapakowani w zasadzie na full i nie jechaliśmy drogami szybkiego ruchu, żeby gdzieś tam lecieć 140, raczej jechaliśmy w okolicach stówki i to spalanie wyszło nam w okolicach 5-9. Oczywiście troszeczkę tutaj ta końcówka, gdzie mamy ciągle zakręty, podjazdy, pewnie to spalanie troszeczkę podniosło, ale ten wynik i tak jest naprawdę dobry. Ja jeżdżąc wcześniej chwilę gdzieś tam na szybszych odcinkach, sprawdzając sobie, no to spalanie wychodziło mi tak jakoś 7,5 powiedzmy. I jazda po Warszawie też kręciła mi się gdzieś mniej więcej w tych okolicach. Także w tym aspekcie i 30 również kompletnie nie ma się czego wstydzić, a myślę, że nawet może się takimi wynikami pochwalić. Z takich rzeczy, do których ja bym się troszeczkę przyczepił i po prostu bym je wymienił, to ręczny, który wygląda w ten sposób. Także przydałby się pewnie troszeczkę już nowocześniejszy i taki, dzięki któremu na przykład można byłoby dodać przycisk auto hold, ale z mojej strony jest to oczywiście tylko i wyłącznie czepianie się, bo to nie jest nic istotnego. Na pewno mogę też potwierdzić, że samochód jest dobrze wyciszony i ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć, to przycisk drive mode, dzięki któremu możemy sobie zmieniać tryby od eco przez normal po sport. Zobaczcie przy okazji, jak to wygląda na zegarach. I na szczęście jest to jeden z tych modeli, w których nie zmienia się tylko podświetlenie prędkościomierza i w sporcie ma czerwony kolor i to byłoby na tyle. Ponieważ właśnie tutaj na tych wszystkich podjazdach, skrętach miałem okazję mocno pobawić się tymi trybami i tak jak starałem się w trasie gdzieś tam jechać sobie w trybie eco, to temperament silnika w tym trybie jest naprawdę mocno zdławiony. Wersja normal daje już możliwość dokładnie takiej jazdy, czyli normalnej, możemy sobie już nie męczyć się gdzieś tam na trójce pod górkę, bo samochód spokojnie da radę. Ale jeśli czegoś brakuje, czy na przykład taki nawyk mi się już wyrobił, gdzie wiedziałem, że będzie potrzeba jakiegoś szybszego wyprzedzenia, to ręka automatycznie leciała mi na drive mode, przełączałem sobie na sport, wtedy trójka i naprawdę ten samochód bardzo zmienia swój charakter, przyspieszenie jest o wiele lepsze i to oczywiście nie jest jakoś tam mocno tajemniczy system i bardzo skomplikowany, po prostu mamy też wyższe obroty, ale ogólnie naprawdę czuć zmianę charakteru tego samochodu nawet w przejściu z normal na sport, a z eco na sport to już są lata świetlne. Na papierze i30 w tej wersji przyspiesza do 100 km na godzinę w 8,6 sekundy, co jest wynikiem w 100% wystarczającym do tego, do czego ten model został stworzony, ponieważ dla osób, które chcą czegoś więcej, jest oczywiście N-ka, a N-Line, oddając troszeczkę wyglądu tej wersji najbardziej sportowej, nie ogranicza właściciela w jakiś ogromny sposób, ponieważ przy takim wyniku można tym samochodem naprawdę pojeździć bardzo dynamicznie. Ja myślę, że wrażenia z samej jazdy, z przyspieszania dają poczucie, że te wyniki są nawet lepsze niż to, na co wskazywałyby suche liczby. Przede wszystkim mam na myśli to, co jest chyba najważniejsze, czyli nie starty od zera, ale właśnie jadąc 60, przyspieszenie, wyprzedzenie kogoś, czy 80. Chodzi po prostu o elastyczność i ten silnik z tą skrzynią to naprawdę kapitalne połączenie. Chociaż ja oczywiście wybrałbym skrzynię automatyczną, ale to są po prostu moje preferencje. Na koniec to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli ile to kosztuje. Zobaczcie sobie specyfikację modelu, którym ja jadę. No jest to 117 tysięcy złotych, czyli na pewno nie mało, ale też przy dzisiejszych cenach, jakie po prostu panują na rynku, tak dobrze wyposażony samochód z tak dobrym silnikiem, to na pewno bardzo atrakcyjna propozycja, warta rozważenia, szczególnie przy tym, jak ten samochód wygląda, bo też nie ukrywajmy, że kupując nowe auto, myślę, że przynajmniej większość z nas lubi się po prostu na nie popatrzeć i cieszyć tym, jak zostało narysowane. No to tutaj zdecydowanie jest czym. Oczywiście i30 w tej samej wersji możecie kupić zdecydowanie taniej. Zobaczcie, jak to wygląda w cenniku. Ale myślę, że cennik jest też jedną z zalet i30, a nie jego minusów. Ja nie lubię za dużo mówić o cenach, bo ja ogólnie w przypadku każdego samochodu uważam, że to jest jakieś 20% za dużo i ciężko mi się ciągle tego wyzbyć. No ale jest jak jest, także odnosząc się do rywali, myślę, że i30 zostało skalkulowane bardzo atrakcyjnie. No dobra, to z mojej strony byłoby na tyle. Lecę jeszcze chwilę pobawić się tymi krętymi ścieżkami, bo za chwilę wracamy do Warszawy, a z Wami się żegnam. Życzę udanego dzionka i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!